pedagogów, szanowni nauczyciele, szanowni pracownicy obsługi i administracji naszej szkoły. Dziś jest właściwy moment, by wszystkim Wam przekazać jak najserdeczniejsze życzenia i podziękować za cierpliwość, serdeczność i wyrozumiałość okazywane nam na co dzień. Wam, drodzy nauczyciele, dziękujemy za poświęcenie i trud wkładany w naszą edukację i wychowanie, za wiarę w nas, nieustannie potrzebujących Waszych rad i wskazówek. Całość proszę o powstanie, baczność, sztandar naszej szkoły prowadzić. Szczególnym. Proszę Państwa, obserwujemy wszyscy zmieniający się świat. Można powiedzieć, że tempo tych zmian jest coraz szybsze. Za tym tempem nadążyć musi młodzież, musimy my w obliczu zmieniającego się świata, i to w kwestii technicznej, także psychicznej, także nowych zagrożeń, zarówno my, jak i młodzież musimy temu sprostać. Można powiedzieć, że wszystkie metody muszą się zmienić. Podobnie jak młodzież jest inna, zawsze każdy mówi, że nie taka jak być powinna, tak mówi się od kiedy istnieją notatki, że zawsze młodzież jest nie taka jak być powinna, ponieważ porównuje ją starsze pokolenie ze sobą, ze swoją młodością. I jest to normalne, że młodzież, każde pokolenie, każdy kolejny rocznik jest inny. Każdy ma inne zapatrywania, inne poglądy, inny sposób zachowania i inaczej funkcjonuje w otaczającej nas rzeczywistości. Nagrodę prezydenta miasta Wałbrzycha otrzymała w piątek na Akademii Aglomeracyjnej pani Ewa Dziuba. Zanim przejdziemy do naszego wspaniałego gronu nauczycieli wychowania fizycznego, załącznikiem do dyplomu jest bon pominkowy o wartości 800 zł na zakup sprzętu sportowego. Wręczam to wszystko. Pani Justyna Młodarska. Pani Jolanta Urbańska. Pani Jolanta Ujma. Pan Andrzej Walencik. Pan Marek Szymaniak. Pan Waldemar Krykowski, nieobecny z uwagi na chorobę. Pan Jerzy Topór. Zajęcia pozaszkolne w Cersanicie. Pani Małgorzata Skrawska. Widziałem przed nim dobrze, bo na pani Małgosia, a gdzieś widocznie jest kimś. Także nieobecna z uwagi na pobyt w Hiszpanii pani Sedektor Krystyna Rektora w Damkiewicz. Dziękujemy wszystkim, żeby bardzo mili. Pani Marzena Prokopowicz, czy
Tu planowanie obecność pani Agnieszki Nowak przebywa, jak wszyscy wiemy, w Sewilli. Pani Warta Wojczyk. Tu będzie ciekawe zobaczenie pani Joanna Oroszowska. Pani Anna Majorkiewicz. Pani Iwona Landsberg. Pani Jadwiga Kowalnicka. Pan Zbigniew Kozera. Ma stałe zastępstwo, także zapraszamy zastępstwo. Tak będzie wygodniej po prostu, żeby to nie spadło, ale to mamy egzamin właśnie widzę. Trzymaj się. Pani Agnieszka Kaczmarek. Pani Wanda Ignaszek. Jednak spadła. Pani Ewa Kopra-Rydłowska. Pan Rafał Blapiński. Pani Joanna Róż. Pani Monika Ciągło. Pan Dariusz Kisek. Bardzo dziękuję, że Pani Dariusza tutaj się to powstrzymała. Administracja i obsługa Pani Katarzyna Skrzypiec. Nie widzę, że są Pani Administracja i obsługi. Pani Mariola Kotykas. Pan Zbigniew Kotowicz. Jak się okazuje, zawołkała się na nagroda dla Grona Nauczyńskiego, pan Henryk Ziegler. Pani Iwona Naus, wracamy do administracji obsługi. Pani Małgorzata Szapko. Pani Angelika Matowska. I pani Ewa Czapak.
nauczycieli, po prostu znane polskie przysłowie, tak krawiec krawiec, kraje materiału zdaje. Staramy się podzielić to dobrze, jestem przekonany, że tak to robimy. Dziękuję bardzo i przekazujemy głos w tym momencie młodzieży. Bardzo proszę. Kierujemy za Państwa słowa podziękowania za troskę i ofiarną pracę. Dzisiejszy dzień jest wyjątkowy w życiu każdej szkoły. Projektem uświetlił to jeszcze na przyjęcie wpływów uśmiechami i spojrzeniem, za którym kryje się szczerość, szacunek i wdzięczność. Życzę Państwu tylko natchnionych chwil oraz takich myśli i marzeń, które dają się urzeczywistnić. Pięknych i szlachetnych pomysłów, które podszeptuje serce, radości z odkrywania drugiego człowieka, cierpliwości i wytrwałości. Niech ten słodki podarunek będzie skromnym wyrazem naszej wdzięczności za Państwa trudną pracę. Wśród naszych kochanych pedagogów występuje wiele malowniczych typów, bez których szkoła straciłaby bardzo wiele ze swojej atrakcyjności. Dziś zdarzy się niepowtarzalna okazja do zaprezentowania najbardziej charakterystycznych osobowości. Oczywiście wszelkie podobieństwo do osób powszechnie znanych jest jak najbardziej przypadkowe. Ale uwaga, ten sam anioł, spokojnie i bez nerwów, może zakomunikować Ci, że właśnie dostałeś jedynkę lub naganę. Zrobi to jednak w sposób tak uprzejmy, że nawet nie będziesz mieć do niego kompetencji. Co więcej, mniej odporni na jego wpływy uczniowie mogą nawet uznać, że wstawienie jedynki to ich wina i zaczną się uczyć.
Panie bezpieczny, bo podczas przerw w sposób najbardziej nieoczekiwany pojawia się w różnych miejscach i wyłapuje szalejącą najlepsze wręcz szkolną. Jest przednastawiany za pomysłowość i urozmaicanie życia szkoły. Typ piąty, sceptyk. A ten typ, jako osoba podchodząca do życia z dużą dozą rezerwy, wybiera stroje w ciemnych kolorach i klasyczne w kroju. Z ogromną dozą rezerwy podchodzi przede wszystkim do poziomu wiedzy uczniów. Więc chcąc się upewnić, jak wiele potrafi wywołany do odpowiedzi, magluje go choćby całą lekcję. Zdobyta u niego piątka lub czwórka jest powodem do dumy. A ktoś, kto taką ocenę otrzymał, cieszy się szacunkiem i uznaniem kolegów. Sceptyk, zajęty maglowaniem, nie ma czasu na pogaduszki z uczniami. Ale z racji tego, że zawsze traktuje ich poważnie, zaskarbił sobie ich szacunek i sympatię.